Psychopatia. Czy chodzi o doktora Lectera w Milczeniu Owiec czy Normala Batesa z Psycho? A co z Patrickiem Batemanem z American Psycho? Pomyśl jeszcze raz. Psychopata nie jest szaloną osobą z filmu. Krwiożerczy biegający dookoła gotowy zabić cię, gdy tylko cię zobaczy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy któryś z twoich przyjaciół rzeczywiście mógłby być psychopatą? Czy może bardziej pociągająca jest definicja psychopaty z Hollywood? W przeciwieństwie do tego, co wielu ludzi myśli, nie każdy psychopata jest zabójcą lub przestępcą. Mają zaburzenie osobowości zwane osobowością psychopatyczną, które mieści się w kategorii antyspołecznego zaburzenia osobowości w 5. wydaniu diagnostyczno-statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych. To zaburzenie charakteryzuje się brakiem empatii, brakiem wyrzutów sumienia i zachowaniami aspołecznymi. Hollywood uwielbia przedstawiać psychopatę jako szaleńca, aby zapewnić hit kasowy, ale w życiu codziennym niekoniecznie jest to prawdą. Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo spotkania psychopaty w swoim życiu, szanse nie są na twoją korzyść. Według dr Pawła Babiaka 1 na 100 osób może mieć cechy psychopatyczne, a prawdopodobieństwo jest jeszcze większe, gdy awansujesz w biurowym łańcuchu pokarmowym, w którym znajdziesz jednego na 25 wśród menedżerów i dyrektorów. Prawdziwe przyczyny psychopatii są zwykle zawężane do czynników genetycznych. Tak, wielu przestępców to psychopaci, ale większość psychopatów w ogóle nie bierze udziału w czynach przestępczych. Oto 10 kluczowych cech psychopatów. 1. Brak empatii. Psychopata po prostu nie może poczuć tego, co czują wszyscy inni. Rozumie twoje uczucia, ale ich nie czuje, nawet jeśli płaczesz z głębi serca nad śmiercią ukochanej osoby. Okaże ci współczucie tylko po to, by cię zadowolić. Nie z prawdziwej empatii emocjonalnej. 2. Manipulatywność. Zawsze wie, jakie sznurki należy pociągnąć i jakie przyciski należy wcisnąć. Psychopata używa oszustwa, aby oszukać innych, aby ci myśleli, wierzyli lub działali w określony sposób. Koncentruje się tylko na osobistych korzyściach, nie przejmując się tym, jak czują się inni. 3. Nieodpowiedzialność. Impulsywne zachowanie i nieodpowiedzialność to jego styl życia. Psychopata nigdy nie przyznałby się do swoich błędów. W rzeczywistości odwraca sytuację przeciwko temu, kto go o cokolwiek oskarża. Aby oskarżyciel pomyślał, a nawet poczuł się winny z powodu swoich oskarżeń. 4. Narcyzm. Psychopata zwykle postrzega siebie jako mądrzejszego, potężniejszego i bardziej wartościowego niż wszyscy inni. Ma ekstrawaganckie, niemal teatralne postrzeganie siebie, myśląc, że świat kręci się wokół niego samego. 5. Patologiczne kłamstwo. Psychopata ma tendencję do kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa i jeszcze więcej kłamstwa. Jego życie to pajęczyna kłamstw, które waha się od umiarkowanego do wysokiego poziomu kłamstwa. 6. Niesamowity urok. Łagodny, uroczy i atrakcyjny. Psychopata nie boi się robić ani mówić wszystkiego, co tylko zechce. To zniknięcie zażenowania przyciąga innych, ponieważ może być źle odebrane jako wysoka pewność siebie. Spojrzenie gorącego faceta jest przez kobiety często mylone z magnetyzmem seksualnym. 7. Brak wyrzutów sumienia. Psychopata nie czuje się winny za cierpienie i ból, jaki zadaje innym, lub ogólnie za swoje czyny. 8. Skłonność do nudy. Wiecznie znudzony psychopata ma przesadną potrzebę przedawkowania adrenaliny, więc zawsze szuka podniecenia i dreszczyku emocji. 9. Znęcanie się. Psychopata zwykle znęca się nad tymi, którzy nie przynoszą mu większych korzyści. Mogą to być podwładni, osoby starsze, dzieci lub w większości przypadków zwierzęta. Lubi sprawować władzę nad innymi słabszymi istotami poprzez zastraszanie i może używać bolesnych słów w dowolnym momencie bez ostrzeżenia. 10. Żądza władzy. Ma nadmierną potrzebę sprawowania władzy i kontroli nad innymi. Innymi słowy, jest maniakiem kontroli. Wszystko musi iść tak, jak tego chce. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 10 głównych cech psychopatów. Teraz już wiesz, jak rozpoznać psychopatę. Czy myślisz, że kiedykolwiek go spotkałeś? Powiedz nam o swoich doświadczeniach w komentarzach poniżej. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij o zasubskrybowaniu naszego kanału. Dzięki za oglądanie i miłego dnia.